burza mózgów. To prawdopodobnie najbardziej popularna technika na całym świecie, jeśli chodzi o generowanie pomysłów. A tymczasem większość firm i osób błędnie z niej korzysta. Jak to jest możliwe? Już tłumaczę. Za wszystko odpowiedzialne jest próżniactwo społeczne, albo inaczej efekt Ringelmana. To jest tendencja, która sprawia, że im większa jest grupa, tym każda z osób w tej grupie nie przemęcza się za bardzo, oszczędza swoje siły. Efekt ten został zbadany podczas przeciągania liny. Kiedy jedna osoba rywalizowała z drugą, wtedy wkładała 100% swoich możliwości, bo przecież tylko od niej zależało, czy zwycięży. Natomiast już przy dwóch osobach po jednej stronie, wtedy każda z nich delikatnie sobie odpuszczała. Liczyła, że ta druga bardziej się postara i dzięki niej przede wszystkim wygrają. Im więcej osób było po jednej stronie liny, tym każda z tych osób starała się mniej, nawet do 60% swoich możliwości. Bardzo podobnie jest w przypadku burzy mózgów. Im większą będziemy mieli grupę, tym mniej osób będzie się starało, wykorzystując maks swojej twórczej mocy. Część osób będzie oczywiście aktywna, będzie chciała brylować w towarzystwie, pokazywać, ile dobrych pomysłów ma, ale część rzuci jeden pomysł na kilka minut i to będzie w zupełności wystarczające. Dlatego, jeśli chcesz mieć dużo lepsze efekty z każdej burzy mózgów, powinieneś prowadzić jedną bardzo prostą modyfikację. Zanim siądziecie do zespołowej pracy, każda osoba powinna dostać kartkę papieru i 3 minuty na to, żeby samodzielnie zapisać jak najwięcej pomysłów, z informacją, że później z tych pomysłów będzie rozliczana. Podsumujemy, ile pomysłów każdy wygenerował. W ten sposób każdy będzie się starał, bo głupio będzie mu wypaść w towarzystwie jako osoba, która wygenerowała najmniej różnych rozwiązań. Dlatego właśnie, rozdając kartki papieru, możemy wyeliminować efekt próżniactwa społecznego, a przy okazji zaangażować świetnie introwertyków, którzy normalnie niekoniecznie chcą na forum dzielić się swoimi pomysłami, bo ta sytuacja ich stresuje, ale mogą je bez problemu zapisać. Dzięki temu możemy dostać wiele wartościowych pomysłów, które normalnie by nie padły. Jest jeszcze jedna rzecz. Rozmiar kartki papieru jest nie bez znaczenia, dlatego że jeśli rozdamy ludziom małe kartki, to jak długo będą pracować? Aż zapełnią tą kartkę pomysłami. Jeśli damy komuś dwa razy większą kartkę, kartkę A3, to będzie prawdopodobnie generował dwa razy tyle pomysłów. Więc rozmiar ma znaczenie również w tym przypadku. Kiedy siadacie do wspólnej pracy przy burzy mózgów, warto dać maksymalnie dużą kartkę, a jej rezultaty burzy mózgów powinny się zwiększyć.